Witam serdecznie i zapraszam na białą kiełbasę z pysznym sosem paprykowo-pieczarkowym. Dokładny spis składników potrzebnych do przygotowania dania znajdziecie Państwo w opisie pod filmikiem. Umytą i oczyszczoną z gniazd nasiennych paprykę kroję na mniejsze kawałki. Umyte pieczarki kroję w półplasterki. Pora również kroję w półplasterki. A czosnek drobniutko kroję. Teraz na rozgrzanym tłuszczu na patelni smażę pieczarki przez około 3 minuty, tak żeby puściły sok. Następnie dodaję pora i jeszcze smażę przez około 2-3 minuty. Do podsmażonego pora z pieczarkami dodaję paprykę, przyprawy, dokładnie mieszam i smażę jeszcze około 3 minut. Na koniec dodaję pomidory z puszki i jeszcze smażę około 2-3 minut. Sprawdzam smak i jeżeli trzeba, to doprawiam. Tak przygotowany sos przekładam do naczynia żaroodpornego, w którym będę piekła kiełbaski. Następnie na rozgrzanym tłuszczu na patelni obsmażam białą kiełbasę, tak żeby się zrumieniła. Obsmażoną nacinam w kilku miejscach i układam w naczyniu. Tak przygotowaną kiełbasę wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na środkową półkę i będę zapiekała około 40 minut. Naczynia nie nakrywam. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Proszę, tak wygląda kiełbaska po upieczeniu. Jest bardzo smaczna i polecam wypróbować przepis. Dodam jeszcze, że po odgrzaniu na patelni jest jeszcze smaczniejsza. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Kiełbaska jest gotowa, życzę smacznego!